Witam wszystkich serdecznie. Duży radził być jak Herkules. Taki spontaniczny weekendowy vlog. Jestem klasycznie jak często na weekendy w okolicach Śląska, stricte w Tychach. Nie mam ze sobą co prawda swojego sprzętu do nagrywania vlogów, czyli mojego bezlusterkowca. Aczkolwiek stwierdziłem tak jak kiedyś, że nie przychodzicie tutaj tylko dla jakości, a właśnie dla fajnych takich tematycznych vlogów z życia fitness. Także stwierdziłem, że coś na spontanie nagram. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Film zaczynamy śniadaniem, jedzonym o godzinie 14. Także stwierdziłem, że jest to właśnie dobry pomysł, żeby pokazać, co się ostatnimi czasy głównie zmieniło. Bowiem to, że trenuję teraz na czczo. Pierwszy posiłek jest odsunięty długo w czasie. Jak widzicie, teraz śniadanie w postaci klasycznej owsianeczki wpada dopiero o godzinie 14. Zaraz przeniesiemy się do treningu. Właśnie zobaczycie, jak ten trening teraz wygląda. Aczkolwiek powiem jeszcze co nieco właśnie o tym śniadaniu. Klasyczna owsianko-jaglanka, płatki owsiane, płatki jaglane, kakao, cynamon, odżywka białkowa, Vivo Perform smak kakao. Do tego mamy jeszcze jabłko, banan, pestki dyni i migdały. Oraz ineczka ze słodzikiem i takim mlekiem owsianym Barista chyba, które można dorwać chociażby w sklepie Urban Vegan. Naprawdę jedno z lepszych właśnie mlek czy takich napojów imitujących mleko, ale właśnie roślinne. Także polecam, jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem mleka, które dobrze smakuje do kawki. No i co, ja zabieram się za jedzenie. Was zapraszam do klipu z treningu, czy też do jakiegoś takiej pogadanki właśnie, bo chyba jakiś voiceover sobie zapodamy, jak ten mój trening teraz wygląda, jak przebiega redukcja. Także smacznego, na zdrowie i oglądamy. Zatem witam Was w klipie treningowym, czy też takiej pogadance podczas treningu. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, trening odbywał się w mieście Tychy na Śląsku, siłownia Active Point na stadionie. Powoli tam się rozkręcam, jeżeli chodzi o treningi personalne. Głównie póki co są to weekendy, czasami końcówka tygodnia, jak czwartek i piątek. Jeżeli chodzi o treningi personalne, to oczywiście zapraszam do pisania jakichś wiadomości prywatnych. Dam w opisie maile itd., itd. Przechodząc teraz dokładnie do treningu, jest teraz końcówka redukcji. Chcę dopalić to, co tam mi zostało tej tkanki tłuszczowej, jeszcze trochę roboty jest. I treningi są coraz częściej takie nieco intuicyjne. Oczywiście mam jakiś swój plan treningowy, ale zdarza mi się trochę kombinować, dobierać ćwiczenia tak, żeby jakoś za bardzo tego układu nerwowego nie zajechać. No i właśnie w tym dniu był taki nieco spontan. Połączyłem sobie ćwiczenia na przeciwstawne, powiedzmy, grupy mięśniowe, ćwicząc góra-dół, czy też dół-góra. W pierwszym ćwiczeniu wykonałem sobie przysiady Astu de Gras z pauzą na dole, 4 serie po 6-8 powtórzeń i to łączyłem z podciąganiem chwytem neutralnym. Również 4 serie po około 6-8 powtórzeń. Plecy były w tym treningu tak dosyć, powiedzmy, delikatnie muskane, ponieważ trening wcześniej były plecy na większych ciężarach, także tutaj były tak w formie rozciągnięcia. Kolejnym ćwiczeniem był martwy ciąg sumo, 4 serie, 8 powtórzeń, żeby po prostu po przysiadach jeszcze ten pośladek sobie dokatować i całą tylnią taśmę. Martwy ciąg sumo z kolei łączyłem z ćwiczeniem na górę ciała, którym były rozpiętki na oweczce skośnej, lekko w górę, gdzie wykonałem również 4 serie po około 12 powtórzeń. Tutaj właśnie tak powolna faza opuszczania, żeby fajnie ten mięsień piersiowy rozciągnąć. Jak mówiłem, właśnie ostatnio był trening góry ciała z większymi ciężarami, także tutaj góra ciała była tak tylko delikatnie stymulowana. Ponieważ ja lubię takie treningi bazujące trochę na zasadzie full body workout, także tutaj też poniekąd takie FW mieliśmy. Pod koniec redukcji dobrze się to sprawdza, także ja polecam. Kolejny zestaw, były to przysiady bułgarskie. Jak widzicie, taki ciekawy wariant trzymania obciążenia na barkach w pozycji front rack. Polecam sobie sprawdzić, naprawdę dużo inaczej wchodzi to w mięsień pośladkowy i zdecydowanie inaczej czuć następnego dnia tak zwane zakwasy czy obolałości mięśniowe, właśnie jak się obciążymy z góry, niż trzymając hantle przy tułowiu. Co było łączone z kolei z kubańskim wyciskaniem hantli. Bardzo fajne ćwiczenie.
Zawarte mamy w tym ćwiczeniu zarówno element rotacji oraz element push, czyli wyciskania, także kompleksowy trening właśnie barków. Potem zrobiłem jakieś delikatne ćwiczenie na core czy też na brzuch i to właściwie była końcówka treningu. Następnie zabieramy się za jedzenie. Zatem nadszedł czas na część jedzeniową tego vloga. Śniadanie już widzieliście, jeżeli chodzi o kolejny posiłek, zaprezentujemy Wam curry z dynią oraz z ryżem basmati, wzbogacone chociażby o tofu naturalne, ciecierzycę, cukinię i my zabieramy się za przygotowanie całego przepisu. W pierwszej kolejności należy sobie pokroić nasze tofu w drobną kostkę, zamarynować tak na szybko sosem sojowym i umieścić w piekarniku, piec w temperaturze około 200 stopni przez około 20 minut. W tym czasie pokrojoną dynię w kostkę należy zalać wrzątkiem, tak aby niemal cała została przykryta i gotować pod przykryciem około 8 do 10 minut i w tym czasie również gotujemy sobie ryż, u nas był to ryż basmati, tak żeby po prostu gotować go na sypko. W międzyczasie u nas pojawił się dodatkowy składnik właśnie, jakim była cukinia, początkowo miało nie być, ale taki dobry zapychacz żołądka właśnie, który ma niewiele kalorii. Kroimy cukinię, dodajemy wszystko do gotującej się dyni oraz dodajemy puszkę ciecierzycy, wcześniej przepłukaną z tej soli, która w puszce generalnie zawsze się znajduje. Dodajemy mleczko kokosowe i pastę green curry. Zwracam tutaj uwagę właśnie na te dwa produkty Waszą, ponieważ jeżeli chodzi o tą pastę green curry, jest to jedyna, póki co widziałem, która w składzie nie ma krewetek. A jeżeli chodzi o mleczko kokosowe, to tutaj też skład jest dosyć czysty. Nie mamy jakichś dodatkowych stabilizatorów, także też polecam właśnie to mleczko kokosowe. Resztę gotujemy przez około 2-3 minuty. Wszystko dokładnie mieszamy, doprawiamy sobie ewentualnie sosem sojowym. Całość można ewentualnie jeszcze zagęścić odrobiną na przykład mleka bądź wody z wymieszaną jakąś mąką, jak u nas była mąka ziemniaczana chyba. Ale tego nie trzeba robić, to zależy właśnie od konsystencji. Dodajemy następnie szpinak. Spokojnie, nie żałujcie sobie tego. Wydaje się, że tych liści jest naprawdę dużo, ale to wszystko się obkurczy czy też zwiędnie. Wykładamy wszystko na talerze razem z ryżem i dostajemy właśnie taki oto posiłek, który przypomina nieco, powiedzmy, marchewkę z groszkiem, która swoją drogą wcale nie smakuje źle, ale uwierzcie mi, to smakowało znacznie, znacznie lepiej. Przepis jest stosunkowo prosty, także zapraszam do sprawdzenia. Zaraz widzimy się z kolejnym posiłkiem. Dobra, jest właśnie tworzona kolacja. Macie tutaj takie dwie pasty, robione ze strączków, więc jest sobie łatwo tutaj przemycić dużą ilość białka. Pierwsza pasta to jest po prostu czerwona fasola zmiksowana blenderem. A tutaj i z przyprawami, ok. Możesz powiedzieć jakimi? Suszone pomidory z czosnkiem i z bazylią. Tu. I co jeszcze? Tu wszystko? No właściwie moja ręka trochę i to koniec. No. A ta zielona pasta, która jest w smaku fajnym, spontanicznym odkryciem, to jest groszek. Zielony groszek z puszki z prażonym słonecznikiem i jakieś przyprawy, czy nie? Nie, właściwie nie. No musztardę jest w ogóle. No musztardę. I to smakuje tak orzechowo, dzięki temu, że uprażyliśmy sobie pestki słonecznika, także polecam sobie sprawdzić. Na całą pochę 15 gram. Tak, kalorii niedużo. Tutaj powstaje taka sałatka, żeby sobie zapełnić żołądek i też nie przynosić jakoś dużo kalorii. Jest tu szpinak, marchewka, pestki dyni, kukurydza, wpadnie jeszcze ogórek. Tutaj tofu wędzone, ale akurat ono nie będzie do sałatki, tylko zobaczycie finalnie, na czym to tofu wyląduje. Tutaj jeszcze wpadną pomidory. No, także zaraz zobaczycie zdjęcie finalne gotowego posiłku. Polecam właśnie Wam sobie robić takie pasty, nie dość, że smaczne,
nie ma tłuszczu, jak inne smarowidła do pieczywa, no to przy okazji jeszcze naprawdę dużo białka możemy sobie dostarczyć, także na zdrowie, smacznego, widzimy się z gotowym posiłkiem. Mamy efekt końcowy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zapchanie żołądka, mamy dużo michę sałatki, dużo witamin, mikroelementów, wartości odżywczych i właśnie zapełnienie żołądka na redukcji. Oprócz tego mamy kanapeczki. Było tutaj pieczywo żytnie na zakwasie z żurawiną oraz zwykła bułka pszenna. Smarowaliśmy to, jak widzieliście, właśnie takimi smarowidłami przygotowanymi ze strączków, z groszku i z czerwonej fasoli. Polecam sobie robić takie smarowidła, dodawać swoje ulubione przyprawy, szybkie w przygotowaniu, łatwo można sobie przemycić strączki i dużo białeczka, także właśnie spoko rzecz na kolację do umilenia sobie chociażby jakiegoś serialu. U nas wleciał kolejny raz Flash, lubię ten serial, także czasami sobie do niego wracam. Jeżeli chodzi o następny dzień, nie działo się jakoś super wiele, gdzie powiedzmy była sposobność wyciągać kamerę. Przejechaliśmy się zwiedzić największy chyba park w Polsce, zwykły park, nie jakiś park rozrywki w Chorzowie, aczkolwiek obok był też park rozrywki, jednak pogoda jakoś nie była taka zbyt sprzyjająca, żeby wskakiwać na jakieś karuzele itd., itd. Nie jest to też jakoś moja bajka, ale być może kiedyś również ten park rozrywki sobie odwiedzę. Cały park jest naprawdę spory, przez co Chorzów ma chyba jakieś wysokie miejsce, jeżeli chodzi o powierzchnię terenów zielonych na mieszkańca, czy na metr kwadratowy całego miasta. Mimo to, że ogólnie tam zieleni dosyć dużo nie ma, ale sam park rzeczywiście, jego powierzchnia robi wrażenie. Oprócz tego byliśmy jeszcze w Katowicach sprawdzić, jak wypadła impreza Wege Festival. Chciałem zobaczyć przede wszystkim właśnie, jak to wyszło w porównaniu na przykład do Vegan Mani, gdzie często zdarza mi się ostatnimi czasy występować jako wykładowca, powiedzmy, ze swoimi wystąpieniami na temat diety roślinnej i treningu siłowego, treningu sylwetkowego. Być może część z Was już miała okazję posłuchać moich wystąpień. Właśnie przede wszystkim byliśmy sobie zobaczyć, jak wygląda ten Wege Festival, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Nie tyle, żeby jeść, bo wiadomo, końcówka redukcji, staram się jak najmniej podjadać takich rzeczy na oko, żeby w końcu dociąć co trzeba i tą redukcję sobie zakończyć. No i co, miałem jeszcze w tym filmie zrobić taką sekcję Q&A, jakieś pytania od Was i moje odpowiedzi oczywiście. Niektóre pytania już na Instagramie są, czy też na Facebooku, bardziej sensowne, czy też mniej sensowne. Jednak stwierdziłem, że żeby nie wydłużać już tego filmu, poproszę Was, żebyście pisali jeszcze więcej pytań w komentarzach pod tym filmem i zrobię jakiś oddzielny film, gdzie właśnie poruszymy sobie to Q&A. Także na tym kończymy dzisiejszego vloga. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Oczywiście łapki w górę, subskrypcje, komentarze jak zwykle mile widziane. I do usłyszenia w innym filmie. Pozdrawiam. No to wygląda jak pasztet typowo. Whisky to wygląda jak pasztet, to czerwone. A to zielone jak jakaś taka wasabi. No. Co nie? Wasabi. Były takie filmy kiedyś w internecie. Nie pamiętam. Tak? Wasabi? I co tam się działo? To były warzywa, które ze sobą rozmawiały. Matka. Wasabi. Zamiast mówić WhatsAppu, mówią wasabi. Hey, what's that? Hey Orange, my name's Wasabi. Wasabi. Yeah, wasabi. 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 Yeah guys, it's wasabi. 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 Hey, did someone say wasabi? Wasabi. Wasabi. What is going on? Yo, Lemon. What's up? Look who's here! Oh my god! It's Wasabi! 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 Whoa! That was crazy! Jeez. Whoa! What the heck are you? I'm Paprika! Paprika!
Oh, God.